Czego możemy oczekiwać po drużynie twojej w tym sezonie, w tym rundzie wiosennej? Mam nadzieję, że możemy po chłopakach oczekiwać jak najlepszych wyników i grania w piłkę, przede wszystkim grania piłką. A jakie będą te wyniki, czy będziemy wygrywać, czy przegrywać, no to sezon pokaże już. Miejmy nadzieję, że ja mam nadzieję osobiście, że zajmiemy miejsce w pierwszej trójce. Właśnie, jesteś zadowolony z przygotowania do tego sezonu, do tej rundy wiosennej? Jeśli chodzi o przygotowania zimowe, no nie mogę być zadowolony niestety. Frekwencja na treningach była bardzo kiepska, ale mimo wszystko mam nadzieję, że chłopaki zmobilizują się w sezonie już i zaczną trenować, no i że będziemy te mecze wygrywać po kolei. Robert, były zmiany kadrowe w tej przerwie zimowej? Mieliśmy w sumie jedną zmianę, odszedł do nas jeden chłopak. Mamy też kilka kontuzji, także mamy raczej osłabienia niż wzmocnienia. Przyszło dwóch juniorów, ale no mówię, raczej to są większe mamy osłabienia niż wzmocnienia. Tak patrząc na możliwości tych klubów czołowych za klasy, to dla wszystkich najlepszym miejscem jest trzecie miejsce. No myślę, że tak, że to jest najlepsze miejsce dla wszystkich. No właśnie. Bo nikt nie chce awansować z tego co słyszałem, tak? Przynajmniej każda drużyna tak mówi. No. Zobaczymy, jak to będzie na koniec.